Uwaga na ptasią grypę. Minister rolnictwa i główny lekarz weterynarii informują, jak uchronić swoje gospodarstwo przed groźnym wirusem H5N8. Wirus nie zagraża ludziom, ale jest bardzo groźny dla zwierząt. Najczęściej przenoszony jest przez dzikie ptaki. I do tej chwili zarejestrowanych mamy już 31 ognisk na terenie Polski. Na terenie Dolnego Śląska zarejestrowane jest jedno ognisko w powiecie kłodzkim w miejscowości Kudowa Słone. Mamy tutaj do czynienia z wirusem bardzo zjadliwym dla ptaków, natomiast nie stanowi on zagrożenia, przynajmniej nie odnotowano takiego zagrożenia w stosunku do ludzi. Minister rolnictwa wydał rozporządzenie dotyczące konkretnych zakazów związanych z zagrożeniem wirusem. Minister rolnictwa wydał rozporządzenie 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie kraju. I tutaj wprowadził szereg zakazów i nakazów w stosunku do właścicieli drobiu, zakazując organizowania targów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków czy innych bezgrzebieniowców. Nakazał zamknięcie tych ptaków i zgłaszanie do powiatowego lekarza wszelkich miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. By ustrzec drób przed chorobą, należy zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt, nie karmić drobiu na zewnątrz budynków. Nie poić zwierząt wodą dostępną dla dzikich ptaków, stosować środki ochronne, stosować maty dezynfekcyjne, nie wypuszczać zwierząt na wolny wybieg.